Halo, Szymek. Halo, co się dzieje? Gdzieś tego szopa może? No, zawsze... Ej, nie ma go w pokoju u mnie? Nie ma go nigdzie. Halo, nie ma... Pod spodem? Też go nie ma. Też go nie ma. Ej, wytyfy! Zawsze w moim... Zawsze w moim pokoju był. Ej, ale on w ogóle strasznie ostatnio mało przybywa w domu, zauważyłeś? No właśnie, jakby... nie wiem, co z nim się stało. Cokolwiek się dzieje i tak dalej, tego nie ma, nie wiem. Rybka, widziałaś go? O, hej, nie, nie widziałam go. A, nie, dobra, dobra, ona sobie pływa, nie chce sobie ciągle, ale dobra. Maj? Ej, Maj też nie ma, może oni coś razem miją, nie wiem. Nie, też... A gdzie jest Goti? Goti! Goti! Halo! To jest akurat... Właśnie, wiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby Goti gdzieś wyszedł z domu. Halo! To wy tak się trzecia, a tu ale... znowu oglądałem świnkę Pepe na Ale gdzie ty jesteś, halo? No na dole byłem. Aha, tutaj. Dobra. Ale gdzie ty gdzie ty teraz jesteś? Tutaj, co jestem, nie widzisz mnie, tato. Aha, wytyfy! Ja tutaj wleciałem. Nie widzisz no dobra, ty ale mniejsza. Za dużo lat masz. Dobra, ale nie wiem, co w ogóle z babcią. Oczywiście ze strony mamy, ale dobra. Ale o co chodzi, bo wy tu się drzecie. Nie ma szopa nigdzie. Szukamy szopa. Widzisz? Szopa? W końcu go nie ma? No właśnie, nie wiem, o co chodzi. Ej, dobra, jest na zewnątrz. Jest na zewnątrz. O co? Gdzie on się wymyka? Po co my za nim gonimy w ogóle? Ja bym poszedł za nim. Ale... No nie, no bo on coś ostatnio Goti kombinuje. Nie wiem, też Maja, może oni coś... Popatrz, on nic nie powiedział w ogóle, że wszedł do domu czy cokolwiek, więc ja nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, witam was w kolejnym odcinku z oczywiście Minecraft Życie Ekipy. Kolejne 10 tysięcy dorzucamy za wasze łapki w górę i mamy tym sposobem 200 tysięcy już na koncie. Więc chcesz coś kupić? Trzymaj teraz tutaj stówę. I kaczucha, ty też oczywiście trzymaj. 200 złotych, trzymaj. Weź, dawaj pieniądze. Zostaw. Oddaj mu 200 złotych, tak? No dobrze, tak. Będziesz miał szlaba na... To jest swoje dziecko. No i dobrze, więcej powinien trzymać. Dobra, chodźmy, bo go zgubimy w końcu, no. O co są, chodzi? Szopy nie są szybkie, więc bo one i tak zatrzymują się. Dobra, ale jak go zgubimy, to będzie na... To będzie problem, dobra, tak. On poszedł w prawo tutaj właśnie. A czemu w ogóle samochodem nie pojechał? Przecież on widzisz go na lewo. Idzie. Ej, co jest w ogóle z nim nie tak? Nie przechodzi przez tory? Przecież każdy normalny tutaj przeszedł przez tory, on musi być chyba jakiś głupi czy coś. On zawsze szopy... łamał prawo, coś musiało się w nim zmienić nagle. Czemu się w ogóle nie zatrzymuje przy śmietnikach jak zawsze? Mu na czym zależy. My może przejdźmy przez tory, zobaczmy na drugą stronę. I jak coś to pamiętajcie, chowajcie się gdzieś w krzakach czy cokolwiek. Co to się dzieje? Tam właśnie ziemia wisi. Próbuję jakoś... No tutaj nie wiem, co się wydarzyło. Jakiś dobra, samochód? Dobra, patrzcie, padnijcie! Pan nawet popatrzył w lewo, w prawo. Idzie w tą stronę, dobra! Padnąć! Ale czemu on nie zatrzymuje się na śmietnikach? Coś się z nim stało. Właśnie nie wiem, ej, coś musiało się bać. Ale czemu on tak się odwalił? Czekaj, w którą stronę on tam może iść? Tam jest lodziarnia, jest daleko do przodu. I dodatkowo jeszcze daleko z przodu jest tam galeria, ale... Może chce przepuścić na lewo. I tam jest też centrum miasta, może do Sejmu idzie, tam też jest Sejm. Może on ma jakąś sprawę w sądzie. Może chce się zapoznać z Emilią. A może na wybory głosuje. Nie, ale jeśli ktoś ma za 18 lat, to może nie głosować. Ja na przykład będę głosował, więc o, wy nie możecie, jesteście za młodzi. Jesteście za młody. Dobra, na drugą stronę. Okej, dobra, tu nawet przed nim. Ej, dobra, teraz nie przeszedł przez pasy. Chociaż to wygląda jak takie przejście, jakby nie wiem co to jest. Gdzie on poszedł? W lewo? Tutaj. On jest jakiś głupi. Czyli teraz tak. Jeśli skręci w prawo, to prawdopodobnie właśnie do galerii będzie szedł, bo lodziarnia jest bardziej tam do przodu. Ale na nic go nie stać, to co on chce kupić? Chyba, że właśnie tato, nie wiem. Skręca w lewo? Może po babci. Czego on skręca w lewo? Nie, on idzie. Po babci może ma majątek. Nie, dobra, idzie prosto, tylko jakoś tak... Aha, próbuje przez pasy. Kultura nie idzie. A bo on przez pasy idzie. Czemu? Ale przecież na sobą tam idzie grać jakiś... Co? Albo... On kultury chce się nauczyć, że do Pałacu Kultury idzie? To może on, nie wiem. Jest może park ma też na lewo, ja może ale ma to może dziwne. On pracuje w jakimś grucie, albo dogadał się z Emilią czy coś. Gdzie on idzie? Ja może on chce się zapoznać z tym razem Emilii. Patrzcie, on w ogóle przechodzi przez pasy ciągle. Czemu tu w ogóle co się stało? O co chodzi? Drogę nam wywaliło, tu znowu ten... Mówi, że kradną ten asfalt. Kradną asfalt. Jesteśmy trochę za blisko niego, uważajcie, bo co jeśli on nagle... Dobra, ja tutaj na szczęście... Na drugą stronę, albo jedziesz środkiem. Na drugą stronę, mam nadzieję, że idź środkiem. Pamiętaj, ale ty masz różowe włosy, jakby to udawać, że jesteś brzostwinką w środku. Dobra, gdzie on idzie? Jakieś wieżowce tutaj są, o co chodzi?
Ej, wytypy, gdzie gubiłem? Gdzie go zgubiłem? Halo? Tutaj idzie, no patrz na to. Tato, ty znowu ślepy. Jak jesteś, on tak nagle przeszedł? Ja cię... No ty mówię, tato, że ty jesteś ślepy po tych wszystkich napojach. Ale co, może on zwiedza po prostu miasto, my jesteśmy jak głupi, po prostu biegamy za nim on ciągle. Ale nie on się zamiast, on całe życie właśnie kleje. Wytyfy. On całe życie kleje na śmietnikach albo kranie śmietniki. Faktycznie wygląda na to, patrzcie, tam z przodu jest galeria handlowa. Może faktycznie on idzie w tamtą stronę. Ale w ogóle gdzie mają śmietników w tym mieście? Zabrali śmietniki? Znowu zżerca asfaltu tutaj. No ale wytyfy, kolejny asfalt zabrany. O lol, ej nie no, coś jest tutaj mega dziwnego. Dobra, spokojnie, jesteśmy zabić skąd. Ej, stanej, jakby... Goti, jesteśmy... Nie, za to. Dziemu, zaraz, dobra, jest do przodu, okay, dobra, jest już poszedł do przodu, okej, dobra. Przodu, on idzie coś ukraść. On chce się zapoznać z mężem Emily, żeby być bogatszym, na pewno. Właśnie, za Chiny nie wiem, co on robi, ale dobra, udajmy pociąg w takim razie. On z mężem Emily, jak on jest jakimś, nie wiem, z jakiejś śmieciarzy. Ej, właśnie, czy jakby Emilia nas trollowała, ona mówiła, że ma jakiegoś męża milionera. A może się okazuje, że on jest może... Nie, milioner? Tak, ej, to by musiał... Ta, milioner tak, i śmietniku, że... No, przecież to przyjaciel. A może, chyba, że sprzedał wszystkie śmietniki na przykład i on do tego grzebał. No właśnie, dobra, tylko gdzie on? On mija wejście do galerii? Mamy idealnie. Co on robi? Ty uważaj! Okay, czy on tak się rozgląda? Idzie tam. O nie, jednak wchodzi. Może nie chciał wejść do tej galerii. Co on robi? Oj. Spokojnie. Idzie, dobra. Wchodzi do niej, dobra, jednak trafiliśmy w sedno. Gdzie on idzie? Z przodu tam jest desko. Dobra, jestem na górze. Tutaj, co tu jest? Czy jest? Na górze jest nice. Jestem obok niego. Widzę. Ja obserwuję go z góry. PKO. Ojoj. Co? Gdzie on wszedł? Pożyczkę bierze? Co on robi? Przecież nigdy mu nie wypłacą chyba, że on wypłaca z bankomatu. On ma kartę? On wypłaca z bankomatu pewnie. Co się dzieje? On ma pieniądze. Niemożliwe, przecież on nie ma karty, nawet przecież on na śmietniku jest. Jakimś... No właśnie, czy kto może on jakieś śmietniki sprzedać? On wszedł akurat do ciebie, tam kaczucha, ty byłeś w środku w PKO? O lol! Tak! O mój Boże! Tam właśnie tylko uważaj, tato, uważaj, bo on chciał tam do ciebie chyba iść. Spokojnie. Ja jestem tutaj, udaję jak co kogoś innego. Ale dobra, idzie w stronę Gruci? Kocham to. Nie, niemożliwe, do dropa idzie. Ja uznaję, że jestem Dziki Gabor. Dobra, spokojnie, kocham to, masz to? Mały. Dobra, ale no, ja przesadę, ja widziałem cię stary przez szkło. Dobra. Wszystko mija. Dropa Gruci. Do Calvin Klein? Nie stać nic tam. Co on chce w kleju kupować? Dobra, poczekajmy. Ja udaję, że w kropie coś kupuję, znaczy w dropie. Dobra, udawajcie, że jesteście wystawą. Wystawą jesteście. Ja jak coś udaję wystawę w dropie. Dobra, chociaż ja mam bardziej ubranie Gruci, więc ja mógłbym tam stanąć, ale dobra. Nie idzie do Gruci? Coś kupił? Nic nie kupił. Dobra. Chyba, że coś kupił właśnie. Dobra, nie ogarnął. A ma jakiś może torb? Kupił coś już. Gdzie on chyba idzie? Chyba kupił. Idzie w stronę wyjścia. Musiał coś kupić w takim razie. Coś miał zauważone. Co on robi? W drugą stronę. On szedł w lewo i nagle w prawo w ogóle. Wytyfy. Dobra, ej, nie będziemy cały czas go tak śledzić. Zobaczymy, będziemy szli cały czas za nim i po prostu zobaczymy się, jak już będziemy wiedzieli, gdzie on zmierza. Wytyfy? Ale znowu nie ma tego do kości. Minęliśmy już. A może już on to będzie skręcał teraz? Czemu w ogóle tu znowu asfaltu nie ma? Przecież tam jest wejście z drugiej strony, to już minęliśmy wejście. Tam jest wejście. Jocio, chyba na kurczaka idzie. Ej, trzeba będzie zrobić jakąś nie wiem, co jest z tym asfaltem, w całym mieście z nim A może na KFC ma kolejne śmietnisko, przecież za McDonaldem też ma. Może on teraz spróbuje faktycznie śmietniki w KFC i tak dalej, bo przecież tutaj też są jakieś takie... Takie jedzenia i tak dalej. Nie. Dobra, słuchajcie, czy jest jakieś okno tutaj? Wszędzie asfalt zebrali? Mam okna. O, tutaj jest podwójne, Nie widzę go. Właśnie nie wiem, dobra, próbujmy dalej. O, jest tutaj! Pakowa! Tutaj spokojnie. Tato, co to jest? Co to jest? Co jest? Co się... Nie, dobra, jesteśmy za blisko i sorry, kaczyła. Dobra. Przejdź tutaj w to okno, będę patrzył. Co mi dał? To jest ona, czy to chłopak? To jest on na 100%, on jest taki, że on... Dobra, spokojnie, musimy wejść do środka. Dobra, jak tam się możemy wbić? Musimy wejść do środka. Ej, ty masz fryzurę Wiki Gabor?
Masz więcej? Powiedz, że masz więcej peruki. Zawsze brałeś więcej. Tylko tego peruki, czy jeszcze ubrałem, bo jeszcze mam ubranie. Nie, starczą nam peruki, udajmy, że to jest zlot Wiki, fanów ale Wiki Gabor. Ale tylko chcecie obydwa? Tak, no, musimy zrobić zlot fanów Wiki Gabor. Masz. Czyli ja muszę się przerwać, bo jestem zbyt wiarygodny. Dobra, ja w sumie też mam. Ja założę w takim razie koszulkę Supreme i będzie inaczej trochę. I założę, Masz to, dobra? To. Tak, bo Balenciagi to on będzie wiedział, że to ja jestem. Ej, masz to, masz to. I dobra. Będzie ci posłować, W sumie dobra, jest Gites, możemy w takim razie wejść, spróbować jakoś tam podbić. I dobra, usiądźmy sobie gdzieś obok. Chcemy śpiewać? Śpiewamy? We are the superheroes, we can save the world. We are the superheroes, we can save the world. Oh yes, it's our place here, yeah. Get away. Yes. No, maybe here we can sit here. Oh yeah, that's very good idea. Oh, Wendy, maybe not here. Yes, here. Yeah. Wiki Gabor, yes. Yes, Wiki Gabor, it's my żona. Dobra, chyba możemy na spokojnie gadać, bo to po angielsku fajnie Wiki Gabor z Ukrainy. Fajnie, oczywiście. Chyba tak. A w ogóle, gdzie ty teraz mieszkasz? No, ja teraz mieszkam w takiej willi wielkiej, bo bogaty jestem generalnie. No kurde. No. Dużo się zmieniło. Kupił, pewnie ukradł mnie. Ej, mi straciłem trochę pieniędzy. Dobra. No i w ogóle wiesz w ogóle, że tam w tym domu jeszcze mieszkała Emilia? Tak, to ona. To jest podstaw... Serio? No. Co? Ja totalnie o niej zapomniałam. Pamiętasz może Blaszkę? Się z Emilią zna. No tak, no jasne. To okazało się, że Emilia się w Blaszce zagrała. Good, very good KFC. Very good no. KFC. Very good KFC. KFC. Wiki Gabor, yes. Yes, superhero. A byli razem kiedyś, czy nie? Nie wiem, właśnie to... chyba nie byli, więc zdziwiony. O kurde, nie pomyślałabym nigdy. Dobra. A, jeszcze mieszka z tymi dwoma debilami. Goti i Kaczucha. Kaczucha się ostatnio wprowadził. A Szymek to jest jego dom, tak jakby, nie? Bo to jest taka ekipa wielka. Kurde. No i jeszcze Goti jest jakby zaginionym bratem takiej typiary, która się im włamała na dom. Boże, ile rzeczy się uciekło. Jeszcze nie chciałem. Nie wiem, tiltuje mnie on, bo ogląda świnkę Pepe na wyłączonym telewizorze. Ile on ma lat? No on ma 7, on jest dzieciakiem totalnym. Tylko? No. Spokojnie. Uczuję. No właśnie wiem, no. Wy o co chodzi? Dobra, to skoro już tu to chodźmy tam, gdzie mówiliśmy, chodź. Okej, no dobra. Gdzie oni idą? Gdzie? Co? Goodbye. We are the super hero. Goodbye. Yes. Keep calm and grow, Wiki Gabor. Yes. Gubku. A tfu. No i czego on wyzywa nas wszystkich od razu? Czemu nas obgadujesz? Tak? To tak jakbyśmy teraz obgadywali, ha? Nie, no ale co on w ogóle, laski, co jak sobie zmienia? Jeszcze niedawno miał waszą biologiczną babcię i tak dalej i teraz nagle, widziałem w ogóle, że... No biologiczna babcię, normalnie, no to była wasza prababcia. No teraz jesteście... to była biologiczna, no prawdziwa babcia. Biologiczna, prawdziwa, tak. Teraz jesteście adoptowani, ale... Ale jak adoptowani? Wiedziałeś. Żartowałem oczywiście. Dobra, szybko, bo ich zgubimy. Dobra, zgubimy ich. Idę do przodu. Co jest tamtą stronę? Ej, Ikea! Może on się wyprowadza! Ej, tam... Co jest nie tak? Co on tak narzeka, że mieszka w Wii? Gdzie on zamieszka? W śmietniku znowu? Czekajcie, co tam jest? Tam jest Ikea, tak, na 100% tam jest Ikea, a w prawo... O lol, to są w ogóle te nasze wypożyczone Lamborghini, jak to wszystko się znajduje teraz do Ferrari? Tak, faktycznie, weszli na basen. Tutaj w ogóle też asfalt zabrali, co jest nie tak z tym miastem? No nie, no to jest... Nie dojrze jakaś... Weszli tutaj? Weszli do basenu, czy oni kupują bilety, czy już weszli do tego, do przebieralni? Dobra. Co się... Gdzie są na lewo? Już kupili bilety chyba. Chyba tak, dobra, prawie dałem się zradzić. Czy oni weszli do jednej? Nie, dobra, na szczęście stanę jeszcze do męskiej. Dobra, ale spokojnie, jesteśmy na basenie. A tutaj patrzymy, czy w też funduszy? Pytanie, też co robimy? Dobra, nie ma co, kupuję bilety. A to ty fundujesz, tato? Tak, kupiłem wszystko, dobra, trzymajcie, lecimy w takim razie i okej, jazda, dobra. Okej, niech będzie. To damski!
Może... Nie, dobra, chodźcie do rodziny, chodźcie do rodziny, chodźcie do rodziny, chodźcie do rodziny. Dobra, jesteśmy w rodzinnej. Dobra, zostawmy wszystkie rzeczy, więc ja w takim razie tutaj wszystko zostawiam. I dobra, jestem gotowy. O, nie, też. Trzeba pamiętajcie perukę, pamiętajcie o peruce, okej? Okay? Dobra? Okej, pamiętajcie, jakby was gdzieś usłyszeli, to tato, pamiętajcie. Bo ja tam wszedłem do tej pani, do tego, do przebieralni. Wy, jak to bo tak ja zrobiłeś? Bo ja się pomyliło, że myślałem, dobra, że to rodzinna, bo ja nie rozróżniam. Spokojnie, dobra. Ja już wszyscy jesteśmy, skoro wszyscy jesteśmy już ubrani. W ogóle jak to wygląda? We are the super heroes. Aha, jeszcze prysznic oczywiście przed wejściem, dobra? Jasne. Dobra, żeby nie wejść brudem do basenu. To nie działa. We are the super heroes, we can save the world. Together, go together, we are the build of home. That is as we go home. Okej, okay, jacuzzi, yes! Oh my god, jacuzzi, yes! Dobra, czy będziemy ich stąd słyszeć w ogóle? Welcome! Guy from KFC, yes! Hello! Girl from KFC, Hello! Co oni w ogóle? Oni na bazę poszli na randkę w ogóle? Jak to się tak... To jest pierwsza randka, czy jakaś... Nie wiem, czy to randka jest w ogóle, no ale jak obgadują nas, to chyba randka. Chyba randka. Ja zawsze na randce obgaduję. Ale nie, bo kebaba kupił na pewno randka. Ty zjeżdżają razem. Co? Nice! Wow, very good. Co oni robią? Czy oni się już zwijają? Nie. O co już? Chodzi? Przecież oni tylko jeden raz zjechali. Dobra, spokojnie. Myślę, że oni pewnie na godzinkę też coś miną, więc poczekają, może coś w końcu usłyszymy. Dobra, już w sumie pół godziny tutaj jesteśmy, a oni ciągle tam przy basenie olimpijskim coś robią. Kaczucha. Co? Dobra, weź ich śledź, ja chcę w takim razie chodź Goti, pojedziemy sobie na zjeżdżalni największej. Kaczucha, ty ich śledź i jak co to mów nam wszystkie informacje. Tak, chodź tutaj, chodź, lecimy na zewnątrz. Patrz, tam jest ta największa pomarańczowa, widzisz ją? To a można razem zjeżdżać na niej? No ja nie wiem, dawaj, zobaczymy. Zobaczymy pomarańczową, dawaj pomarańczową tutaj. Nie, nie będzie wchodzenia. Nie, popatrz, widzisz? Jazda! No jest najlepiej. Dobra, jesteśmy już tak górze, popatrz, całe miasto stąd widać prawie. Gdybym miał większy zasięg wzroku oczywiście. Ale dobra. Dobra, to zjeżdżamy? Dawaj, uwaga! Jazda! Co się dzieje? Co? Uciekają? Co jest szybko, szybko zjeżdżajmy z tego! Dobra, spokojnie, jest szybko na tej zjeżdżali. Dobra, czy da się to zrobić tak? Aj! Tak, skakuje, dobra! Łap! Dobra, zjeżdżali dalej. Co ty też tak zrobiłeś? Co, oni akurat serio, jak w momencie, kiedy my nas zjeżdżali, poszliśmy? Da się tutaj wejść? Da się. Dobra, spokojnie. Tędy, dawaj. Co oni robią? Tu się stało, Kaczucha. No dalej, no oni poszli, szybko. Gdzie? Wy. Nie wiem, gdzie poszli, uciekli w ogóle. Dobra, to szybko, musimy się przebrać. Dobra, nie ma nawet czasu na przebieranie. Zabierzcie wszystkie rzeczy i po prostu lecimy. Dobra, jazda. Gdzie jest moja? Wy. Czy oni zabrali nam wszystkie rzeczy? Nie, dobra, mam wszystko na szczęście, dobra, ja to zostawiłem bardzo ważne rzeczy. Dobra, ja lecę, ja nie ma co, dobra, spokojnie. Czy oni wyszli już? Gdzie oni są? Dobra. A oni biegli, czy tylko szli sobie normalnie? Nie ma ich. Gdzie oni są? Brawo, głupki. Brawo, nie ma ich. W prawo poszli? Gdzie oni znowu? Dobra, faktycznie są w prawo, ale co oni tam robią? Znowu do Ikei? Nie, to jest mega podejrzane. Może serio się przeprowadza. Dobra, spokojnie, teraz są zamknięci znowu, pewnie wejdą do Ikei czy gdziekolwiek. Nie, oni idą do lasu? Nie, no tam ich zgubimy, nie masz szans, żebyśmy tam, dobra, ale nie może ma. Ubierzmy się, bo jakby paradujemy tutaj tak, oj, dobra. A to nie jest legalne, dobra. Dobra, spokojnie, ja już jestem ubrany. Zmieniłem to, prawda? Okay, ja też. Gdzie oni tam idą? Oni gdzieś idą w stronę lasu. No nie, pewnie narobić hałasu lecą, no nie, no i co teraz jest, nie... A nie, to co dzieś szeptam na śmieci, jest. Nie ma szans, żebyśmy ich znaleźli w tym lesie. On jest śmieciarzem, przecież on śmieci wszystko. Dobra, ej, nie mamy pojęcia, ale dobra. Co oni będą robić w lesie? Słuchajcie, śledziliśmy go bardzo długo, napiszcie co zrobić. Może, nie wiem, może się zakochał, chociaż nie było żadnych, nie wiem, nie mówili sobie... Kto by się w sobie zakochał? No, nie właśnie. W ogóle, człowiek i co z tego wyjdzie? Tylko babica. Człowoszop? Właśnie, no, mega biedna dziwne, babica. No. Biedna babica przede wszystkim, że on babcię w ogóle tak potraktował, no nie wiem. Człowiek plus szop równa się czop. Ej, w sumie prawda. Dobra, ale nie ma co, w takim razie zostawcie łapkę w górę, słuchajcie, 10 tysięcy łapek to oczywiście nie jest, że kolejny odcinek, ale to bardzo nam pomoże i słuchajcie, myślę, że czas kupić jakiś samochód czy cokolwiek. Czemu się rozbierasz znowu, Goti? To było gorąco.
To białe odbija światło, to spokojnie. Ale dobra, w takim razie my dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym będzie go zleciał w górę, karta wojna, łapka w górę, to jest $1 na serwerze. I cześć! A, i napiszcie człowiek plus shop równa się chop, to przypnę wam serduszko.